Dzień dobry i witam z powrotem Dynasty. W ostatnim odcinku straciliśmy niestety jednego z naszych aniołków. Well, if it isn't the consequences of my own actions. What's up? What's up? W sumie nie pamiętam, jak miała na imię. Natomiast odegraliśmy jej marsz żałobny, więc wydaje mi się, że jesteśmy trochę uratowani. Bądź w każdym razie pomyślałem sobie, o, chyba było pokazane jej imię, to zobaczymy zaraz. Natomiast pomyślałem sobie, że będę sobie te nagrobki kolekcjonował jako taką formę nagrody. Na pewno zdecydowanie to będzie lepiej wyglądać zamiast tych palm, które tak chciałem się pozbyć. W miejsce starego aniołka mamy już nowego, ale o nim za chwilę. Ona nazywała się Prisha. Lata już z aniołkami, tak jak powinna. W ogóle to się tak bardzo dobrze zestarzało, bo w tamtym odcinku naprawdę podkreślałem to, że w końcu musi ona umrzeć i też się tak stało. Niestety nie z mojej winy, ale chyba trochę się do tego dołożyłem. Żeby nie zrobić kolejnego przypału, zobaczmy w ogóle, jak nasz nowy aniołek się nazywa. Ren. O, widzę, że się trochę zapominamy. Musi chyba dostać poprawne przywitanie. Zaczniemy może od infernacji, naszej ulubionej magii, a później sobie zrobimy porażenia. Okej, okay, nie do końca chyba wyszło. O, wyszło, okej. Okay. Tylko żeby mi nie spalił teraz dziecka. Wow, czy ona tak naprawdę przeżywa śmierć, jak ona miała? Prisha? Wow. Dobra, a z dzieckiem co? Bardzo smutny, jakby wytyfy. Nawet to dziecko pewnie nie wiedziało o jej istnieniu. Dlaczego on cały czas siedzi przy tym? Dobra, musimy go obrazić. Nie byłby on Judaszem, gdyby tego nie zrobił. Aż się do tego celowo wytyfy. Do tego przebrał, żeby go obrazić? Wow. Ikona. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping. O, dziadek Mróz? Nie wiem, czy to jest bezpieczne, żeby go zaprosić. Aha, dobra, wszedł już sobie tu sam. Jezu, Danka, przecież ty jej nienawidziłaś. Podpalałaś ją przy każdej możliwej okazji. A teraz za nią płaczesz? Jakby nie rozumiem. Dobra, smutek smuteczkiem, natomiast hajs trzeba dalej robić. O, idealnie, nagraj smutny vlog. Dobra, nie mamy czasu na płakanie. W sumie nawet nie wiem, co on by mógł innego robić, bo w sumie nie ma jakichś większych zainteresowań. O, uzyskaj dodatkowe zaliczenie. Jazda. Czy to znowu agencja? Stop texting me right now, bitch. Like, it's so annoying. I don't know what to do. Like, do I turn my phone off? Like, I... Są naszego dziecka numer 3. Widzę, że już nawet umie chodzić. Jestem w szoku, bo go tego nie uczyłem. Dobra, poprawimy mu humor. Śmiej się. Wow, wow, wow. To było funny. Ha, ha, ha. Wychowawcze, nauczymy słowa przepraszam. Może takie podstawowe, żeby nie był takim podludziem od samego początku. Jestem naprawdę w szoku, że cała ich trójka jest dosłownie w żałobie. Jakby... A gdzie jest w ogóle nasz nowy aniołek? Ach, tutaj. Dobra, musimy się go pozbyć. A, on w ogóle wszedł bez przywitania? Super. Przypuszczam, że jeżeli go przywitam, faktycznie to otworzy niestety nową furtkę, której nie chcę. Czy on się zlał, że on pod nim wyciera? Wytypy. Przez to, że dziadek Smród nam tu cały czas przeszkadza, nie mogę się skupić na tym, żeby Danka faktycznie hakowała. Grażyna naprawdę dużo spędza czasu z dziećmi. Może wyobraziła siebie jako naszą nieżyjącą już służbę? Who knows? Dobra, widzę, że u niej zaczyna się mały kres, więc musimy to trochę naprawić. Trochę wkurza mnie ta służba ze względu na to, że sobie za dużo pozwala i robi co chce. Jakby aniołek numer jeden naprawdę pracowała cały czas. Wydaje mi się, że muszę go zwolnić. I wow, co się stało u Janusza, że u niego jest aż tak źle? Czy życie influencera, youtubera go wykańcza? Kto by pomyślał? Dobra, muszę się pozbyć tego dziadka, bo naprawdę mnie irytuje. Czy mogę go jakoś wyprosić?
Dobra, przywitam go normalnie, a później go wyproszę. Mam nadzieję, że to tak działa. Pożegnaj. Uf. Zwalniamy go i zatrudnimy kogoś nowego, bo naprawdę mnie wkurza. Zwolnij. Jazda. Aha, no dobra, zwolnienie najwyraźniej będzie musiało poczekać. Dobra, wow, teraz wszyscy są w żałobie, jakby o co tu chodzi? To był najmniej istotny członek naszej rodziny. Dobra, w sumie jak już Janusz jest na rękach, tak na rękach, na nogach, to... To możemy zatrudnić nową służącą bądź służącego. Tylko zobaczmy... Wow, można nawet zadzwonić na linię pocieszycieli, jakby... Wynajmiemy usługi i służbę. Dobra. Tylko błagam, żeby to nie był ten sam gościu. 5 hours later. No nie, wrócił. Wiadomo już, co to oznacza, że niestety jedynym sposobem, żeby go tu nie było, to faktyczna jego śmierć. Death to all of them. Niestety tak to wygląda w tej grze. Danka akurat jest w dobrej... w dobrej formie, więc może przetestujemy porażenie i infernację. Jazda. Okej, okay, spalił. Może w sumie on pójdzie w kroki aniołka numer 1 i się utopi też. A, musi iść też do pracy. Nieźle. A, mamy czwartek 8, to dzieciaki chyba też powinny iść do szkoły? Faktycznie. Dobra, został sam Janusz i dziecko numer 3, które śpi. Okej. Okay. Poprosi o radę. Dlaczego miałbyś go prosić o cokolwiek? LOL. Problem na sprawdzianie? Danka została przyłapana na szukaniu na telefonie odpowiedzi. Wow. Jedynka powinna załatwić sprawę zdecydowanie. 5 hours later. Chodzi na to, że teraz i Jamie został przyłapany na patrzenie w kartkę innego ucznia. Nie mogłem być naprawdę bardziej dumny z nich obu. To na pewno był tylko przypadek, bo oczywiście to jest wina innych, a nie nasza. Zawsze tak jest. Dobrze, w sumie ostatnio też dużo nie nagrywaliśmy, więc musimy to zrobić, żeby mieć z czego żyć. Wow, rozpocznij całą dobową transmisję charytatywną? Nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle możemy tu robić. Nice. Na pewno lepsze to niż jakieś patostreamy. 5 hours later. Janusz zrobił sobie przerwę w transmisji charytatywnej, zanim ją wznowi, ma 2 godziny na zajęcie się własnymi potrzebami. Wow. Okej, okay. Widzę, że jednak ta śmierć aniołka go mocniej dobiła niż myślałem, że dobije. Ooh, she's nasty. Wow, u niego widzę, że jednak faktycznie jest dramacik. A dobra, musimy wracać jednak na transmisję niestety. Dobra, nie mamy czasu na to. Tak właśnie podejmuje się życiowe decyzje. Takie życie influencera, gdy jesteś na kresie, ale musisz robić to i pokazywać, że jednak tak nie jest. What? Co on tu robi? Co to w ogóle jest? Wow. Są tu jeszcze inne dzieci? Jestem w szoku. Natomiast musi robić dalej zadania niestety. Widzę, że ta służba naprawdę dużo nie robi. Zaczyna mnie to już na serio wkurzać. I znowu ktoś dzwoni. Nie wiem, kto to. Pewnie by nam groziła, że nas zabija. Co jest niedopuszczalne, bo ja chcę być za to odpowiedzialny, a nie ona. Złote usta? Sim osiąga maksymalny poziom charyzmy? Kto to? Wow. Janusz, jestem w szoku. Ze wszystkich możliwych osób myślałem, że to na pewno nie będzie on. Dobra, widzę, że jeżeli go ja nie zabiję, to dosłownie ta akcja go zabije, więc musimy sobie na razie darować to i go doprowadzić do jakiegoś stanu użytkowalnego. O nie, nasza transmisja została przerwana. Będę teraz płakać z tego powodu. No dobrze, na tym momencie zatrzymam się z odcinkiem. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia niebawem. Na razie.